Magazyn sportowy. Ależ to były emocje. Wczoraj po niemal miesiącu zakończył się piłkarski mundial w Katarze. I to jak? Być może najlepszym finałem w historii Argentyna została mistrzem świata. Jest godzina 9:10. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Agnieszka Kobus-Zawojska. I Łukasz Starowiejski. A naszym gościem jest Jacek Kurowski, dziennikarz TVP Sport. Dzień dobry. Człowiek, który i mundialowi, i naszej reprezentacji przyglądał się z bardzo bliska. Masz jeszcze Katar? Nigdy nie miałem. Nie przez ostatni miesiąc. Bo mi trochę po finale zostało tego Kataru, w sensie takiego wspomnienia Kataru, bo mistrzostwa były różne, dziwne, ale finał był taki, że go nie zapomnę bardzo długo. Piłkarsko na pewno te mistrzostwa się obroniły. Finał to był kosmiczny poziom. To... Od początku? Tak, Agnieszko, od początku. Tak, rozmawialiśmy o tym parę minut temu. Tak, od początku ten finał był... On wbijał w fotel. On wbijał fotel albo w sofę, albo w krzesło, nie wiem, gdzie kto oglądał ten mecz. Argentyna zdeterminowana, Argentyna agresywna, Argentyna grająca z pasją, z niesamowitym zaangażowaniem, Argentyna pragnąca pucharu za wszelką cenę i w końcu Argentyna, która opadła z sił w 80 minucie, widać to było bardzo wyraźnie i to był oddech, to był moment dla Francji, żeby coś z tym jeszcze zrobić, z tym finałem. Ja szczerze mówiąc nie spodziewałem się już zrywu Francuzów, a jednak on nastąpił, a jednak ten niesamowity chłopak, kiedyś jeszcze do niedawna na poprzednim mundialu nastolatek, dziś raptem 23-letni Kylian Mbappé, dwa gole, Francja wraca do gry i naprawdę nie byłem w stanie wtedy powiedzieć, kiedy się ten mecz kończył po 90 minutach, kto będzie mistrzem świata. Myślę, że Messi był załamany, że przyjdzie mu grać jeszcze dogrywkę, a podwójnie był załamany, kiedy okazało się, że o wszystkim będą decydowały rzuty karne. Ja wiem, że Argentyna była pewna siebie, pewniejsza przez znaczną część tego meczu, ale jednak rzuty karne to jest, ja nie chcę mówić loteria, bo to banał, ale tutaj trzeba wykazać się siłą ducha i też stalowymi nerwami, zimną krwią. Nie da się tego zrobić tak po prostu. Twoje serce biło mocniej dla Argentyny? No i co teraz mam powiedzieć? Że tak. No, że biło mocniej, ale wiecie co, z powodu Messiego. Ja jestem od lat wyznawcą tego zawodnika. Maradona oczywiście pamiętam, te porównania rozumiem. Chciałbym, żeby kiedyś Polska miała taki problem, żeby nawiązywać do jakiejś wielkiej gwiazdy po latach i żeby szukać podobieństw, tak jak w przypadku Maradony i Messiego. Maradona był genialnym piłkarzem, był ikoną, był kimś najważniejszym dla futbolu argentyńskiego. Bez względu na inne sukcesy, to on miał pierwsze miejsce i Messi do niego równał. Przez 16 lat, kiedy grał na Mistrzostwach Świata od 2006 roku, kiedy się po raz pierwszy na mundialu pojawił, przez te wszystkie lata za każdym razem porównywano go do Diego Maradony. Nie umiem sobie wyobrazić tego napięcia, tego ciężaru, tego wszystkiego, co się wiązało z oczekiwaniami Argentyńczyków, oczekiwaniami związanymi z Mistrzostwami Świata i dlatego jemu kibicowałem. Wydawało mi się, że piłkarz, który ma tyle trofeów na koncie, teraz już 38, wszystko? Tak, wszystkie, które najważniejsze trofea, no dzisiaj tak, wczoraj tak, jeszcze nie, że jemu się po prostu ten Puchar Świata należy za tę wytrwałość. No ma 35 lat, on jest niewiele młodszy ode mnie, jeszcze są niewiele młodszy tylko, ale przez całą swoją karierę, mnóstwo wyrzeczeń, mnóstwo upadków też, przecież on się rozstawał z Argentyną. Po nieudanym Copa America, po ostatnim mundialu, 8 miesięcy nie grał w reprezentacji Argentyny. Scaloni go namawiał, żeby wrócił. Był tak rozczarowany tym, że nie udało się znowu gdzieś dalej zajść na Mistrzostwach Świata. I dlatego mu kibicowałem. I dlatego chciałem, żeby to on płakał ze wzruszenia, z takiego spełnienia, a nie Kylian Mbappé, którego podziwiam i o którym wiem na pewno, że jego czas, ja nie chcę mówić, że nadejdzie, bo to jest jego czas, to jest zmiana pokoleniowa, która dzieje się na naszych oczach, ale on Puchar Świata już ma. 2018 to był jego też turniej, całej Francji. Ale wszystko dla mnie najlepsze jeszcze przed nim. Fenomenalna jest ta młodość i nie wiem, jakoś tak bardziej za tą Francją. Jakoś mnie to nie dziwi. Chociaż z drugiej strony, no należało się Messiemu, bo to jest ikona, ale dla mnie przykre było to, ten smutek na końcu. Oczywiście sport jest brutalny, ktoś musi przegrać, piękny, ale brutalny, ale czy nie jest trochę tak w piłce nożnej, że brąz cieszy bardziej niż srebro?
brąz na pewno cieszy bardziej, bo wygrywasz ostatni mecz na Mistrzostwach Świata. To są tak zwane duże medale, złoto i brąz. Tak. Mimo, że srebro jest cenniejsze teoretycznie. To prawda. No, Francuzi, myślę, że po jakimś czasie, tak chyba w ogóle jest w sporcie, że po jakimś czasie łapiesz dystans do tego, co udało się osiągnąć. Pokolenie Didiera Deschampsa, myślę, jego jako trenera, może powiedzieć o sobie, że mundial do mundialu zdobywają złoto i srebro. Hej, to nie jest mało, to jest coś niesamowitego. Naturalnie Francja miała apetyt, miała ochotę na więcej i myślę, że jeśli jakiś niedosyt się pojawia u piłkarzy, czy też pojawi się u piłkarzy reprezentacji Francji, to, że zostali tak zdominowani przez Argentynę przez te 80 minut, że nie mieli nic do powiedzenia w zasadzie, że Argentyna wytrąciła im wszystkie argumenty i to może po piłkarsku kogoś boleć. Rzeczywiście, że hej, w finale my w zasadzie nie mogliśmy zrobić niewiele więcej niż zrobiliśmy. Tam była wielka wola walki ze strony Argentyny i ja szczerze powiem tak, jak oglądam to jako sportowiec, to mówię wow, od początku było widać taki pazur, a nie po prostu grę, więc to było fantastyczne. No ale był też polski akcent w tym finale i eksperci zachwyceni, Francuzi niekoniecznie, ale my chyba możemy być dumni. Ja nie wiem, kto może narzekać z reprezentacji Francji na decyzję Szymona Marciniaka, bo one wszystkie były trafione, absolutnie. Zarządzanie meczem to jest jedna rzecz, nie wiem, czy pamiętacie taki moment, kiedy Szymon Marciniak uśmiecha się, robi suwaczek tak na ustach i daje taki bardzo czytelny sygnał, żeby nie zbliżać się z jakąkolwiek pretensją do niego. Respekt i autorytet, to było piękne. Tak, tak i widzieliśmy wiele meczów na tym mundialu, ale w ogóle też wiele meczów, kiedy piłkarze pozwalali sobie na zbyt wiele, kiedy doskakiwali do sędziego, kiedy próbowali go przekonać, argumentować po swojemu, krzykiem, jakimiś groźnymi minami, czy też przekraczaniem strefy intymnej, kiedy próbowali wymuszać na nim decyzje dla nich dobre. Tutaj czegoś takiego nie było, nie pozwolił na to Marciniak. Największy szacunek za decyzję z 87 minuty, kiedy Thuram pada w polu karnym i Szymon Marciniak bez zastanowienia daje mu żółtą kartkę za symulowanie, za wymuszanie rzutu karnego. Nie trzeba było w zasadzie w przypadku Marciniaka nawet ułamka sekundy więcej, on dokładnie widział i to jest kunszt sędziowski polskiego arbitra, że był w odpowiednim miejscu, nie był zasłonięty, wszystko dokładnie widział i co najważniejsze, właśnie, wszystko najlepiej ocenił. Chciałem to powiedzieć, bo ze względu na to, że to był polski sędzia, też przyglądałem się, gdzie on był w trakcie tych najważniejszych akcji. On zawsze był te kilka metrów w idealnym miejscu. To niesamowite zupełnie, że ten facet umiał tak odpowiednio przebiec i ustawić się przy każdej z tych takich trudnych sytuacji. On zawsze był te 10 metrów, 5 metrów, niezasłonięty. Niesamowita intuicja też, umiejętność intuicja, a do tego właśnie ten taki uśmiech i trochę tego luzu. W finale? On potrafi rozmawiać z piłkarzami. On robił to jeszcze zanim pojawili się na murawie. On to zresztą robi w każdym meczu. On rozmawia, on dyskutuje. O tym też mówił Michał Listkiewicz, że to jest sędzia, który potrafi przebiec obok zawodnika i puścić mu oko, albo wypowiedzieć jedno zdanie, albo uśmiechnąć się, rozładować nieco całą atmosferę. Wiadomo, futbol ma... Wiadomo, to jest ogromna stawka takiego meczu, ale futbol to też jest radość, to też jest spotkanie starych, dobrych znajomych. Przecież ci ludzie się spotykają na boiskach podczas meczów Ligi Mistrzów, podczas, nie wiem, innych europejskich pucharów, czy podczas meczów reprezentacji. Przecież Szymon Marciniak jest im bardzo dobrze znany. On nie popełnił żadnego błędu. Wszystkie decyzje dotyczące rzutów karnych, a były w finale 3 rzuty karne. Hej, to naprawdę trzeba... I ani razu nie poszedł do VAR-u. Ani razu nie musiał czegoś sprawdzać. To też świadczy o tym, jak dobra współpraca była między nim a Tomaszem Kwiatkowskim. Już nie mówię o liniowych, którzy powodują, że ta ekipa jest zgrana, ufa sobie wzajemnie i można sobie polegać. A mecz, który zrobił na tobie największe wrażenie poza finałem? Ja jestem na świeżo po finale, nie umiem tak sobie przypomnieć teraz, który mecz jeszcze zrobił na mnie duże wrażenie. Myślę, że podobał Holendrzy kontra Argentyny. No właśnie, chyba ten bym też porównał. Podobała mi się ta postawa Argentyny, taka Argentyny, niesportowa. A Holandii w porządku była? No, według mnie bardziej. Naprawdę? Nie, też było mnóstwo prowokacji. Ale twoje serce bije bardziej dla Argentyny. Nie, tam było mnóstwo prowokacji i Holendrzy nie pozostawali dłużni Argentyńczykom i odwrotnie. Generalnie tam podszczypywania były przez cały mecz. To był mecz z podtekstami, to było oczywiste. I Holendrzy
też nie zachowywali się w porządku. My graliśmy z Holendrami w Lidze Narodów i wiem, że to są piłkarze, którzy potrafią czasami okazywać swoją wyniosłość i potrafią czasami naprawdę dać do zrozumienia, że ej, gdzie tutaj mi biegasz, przecież ja jestem z holenderskiej szkoły, prawda? Czasami tak jest. To był mecz znowu na styku. Holandia ze względu chyba na Louisa van Gaala, na jego historię, na jego osobowość, na teraz na okoliczności też jego pracy w Holandii. Wiadomo, że on jest ciężko chory. Gdzieś tam byłem przychylny tej drużynie, ale zachowania prowokacyjne mi się nie podobały i uważam, że w tym akurat meczu to nie było takie czarno-białe, że Argentyna przez to, co wydarzyło się na końcu, czyli ta prowokacja Otamendiego czy Leo Messiego, że Argentyna jest zła, a Holandia jest super. To nie te tak. Te gesty to nie po tak. tym ale na końcu trochę. Pamiętam, jak oglądałam ten mecz z mężem i już sobie robię herbatę w kuchni i mówi Maciek, dobra, już cud by musiał się wydarzyć. No i ten cud się wydarzył i ta dogrywka. Ale ten więc scenariusz był bardzo podobny jak w finale. Dla mnie tak naprawdę, to było 90 piękne. Minut. Słuchajcie, jakbym tak miał jeszcze wymienić mecze, które rzeczywiście zapadły mi w pamięć, bo miały niesamowity przebieg, no to te dwa mecze Japończyków w grupie z Niemcami i z Hiszpanią, bo naprawdę nie postawiłbym złamanego grosza w tej grupie na Japonię, że sobie tak poradzi. I dorzuciłbym do tego jeszcze Maroko z Belgią. To też taki mecz, gdzie faworyt był w zasadzie jeden i to była Belgia, tymczasem Maroko zagrało tak jak przez cały turniej. Szkoda mi tej drużyny finalnie, chociaż osiągnęła historyczny sukces, ale wyjeżdża z Kataru z dwiema porażkami z rzędu i to na pewno będzie bolesne. Znowu wracam do tego, że po jakimś czasie ci piłkarze wraz z trenerem stwierdzą, że dokonaliśmy rzeczy wielkiej, ale pozostaje niespełnienie i takie poczucie, ogromne poczucie niedosytu, że nie udało się wskoczyć na podium, ale z Chorwacją się po prostu nie dało. Czy my kiedyś zaskoczymy tak jak Maroko? Czy dożyjemy tych czasów? Następne pytanie, proszę. Nie, ale ja to uważam, kiedy? Że to jest właśnie... Czego nam brakuje? To jest świetne pytanie o tyle, że wydaje mi się, że o ile nie możemy liczyć na to, że Polska będzie grała jak Francja, jak Argentyna, nie wiem, jak Holandia, to tyle drużyna, stworzenie drużyny takiej jak Maroko, nawet jak Chorwacja, teoretycznie wydaje się może z grubsza w naszym zasięgu. Grającej podobnie, bardzo porządnie, świetny środek pola, bardzo porządnie zabezpieczona defensywa, umiejętność przejścia do kontry. To nie powinno być taka próba. A ja mam wrażenie, że my jesteśmy dla w innej lidze jeszcze. To znaczy, my jesteśmy na pewno w innej lidze jeszcze. Ja, niestety, to na pewno. Daleko. Przypominam, że my na tym mundialu wygraliśmy jeden mecz. Tak. Jeden mecz z Arabią Saudyjską. I nie chodzi o to, żeby deprecjonować sukces, którym jest awans z grupy, ale też ocenić go w kategoriach tego, czy mogliśmy osiągnąć trochę więcej. Czy mogliśmy wygrać dwa mecze na przykład, albo czy mogliśmy się komuś bardziej postawić. Czy nam brakuje dużo do Chorwacji? Bardzo dużo. Bardzo dużo. Jeśli chodzi o organizację na pewno gry, nie myślę o piłkarzach, bo ja myślę, że że piłkarzy mamy na wysokim poziomie, porównywalnym poziomie. Może nie tak wysokim jak Chorwacja, ale porównywalnym. Ale czy mamy piłkarzy lepszych od Maroka? Tak. Na pewno. Na pewno mamy lepszych od Maroka piłkarzy. I tak sobie właśnie wracam do tego meczu, o którym mówiłem. Maroko-Belgia. My z Belgią nie mieliśmy w zasadzie w obu meczach Ligi Narodów nic do powiedzenia. Nic. Tymczasem okazało się, że Maroko było w stanie się tej drużynie postawić i ją pokonać. I wydaje mi się, że nam brakuje... Ja bym chciała... takiego przekonania, takiej iskry i... Słowa nie powinnam powiedzieć, ale właśnie jednej rzeczy nam takiej konkretnej brakuje, którą powinien mieć każdy facet. I druga sprawa, mam wrażenie, że czasem takiej woli walki, że wychodzimy na to boisko, no i nie przemy od początku. My mieliśmy dobre momenty w meczu z Francją. Gdybyśmy potrafili podtrzymywać taką grę, a przede wszystkim przekonanie, o którym mówisz, to przekonanie jest istotne, że wychodzę na boisko po to, żeby niedobrze się przesuwać, niedobrze się bronić, niedobrze się asekurować, tylko po to, żeby wygrać. Jeśli z takim przekonaniem następne pokolenia polskich piłkarzy będą wychodzić na boisko, to wydaje mi się, że to się uda. Myślę, że ten mundial też dał nam do myślenia. Nam, dziennikarzom, kibicom, ale też piłkarzom, trenerom, że zachowawcza gra, gra na wynik tylko, naturalnie przynosi
coś dobrego w postaci rezultatu. Ale jednak to wrażenie, które po sobie zostawiasz na turnieju, też jest ważne. No kat został nam, po prostu. No. Tak, chcielibyśmy, toczyliśmy naprawdę niekończące się dyskusje, czy lepiej jest pięknie przegrać, czy brzydko wygrać. Naturalnie, że wygrać, chciałbym wygrywać, absolutnie tak. Ale wydaje mi się, że rozwój drużyny, każdej jednej, powinien polegać na tym, żeby starać się połączyć tę atrakcyjną grę, która sprawia przyjemność piłkarzom, trenerom, kibicom z wynikiem. Wiem, że to jest trudne, ale to nie jest nie do wykonania i nie chcę, nikt mnie nie przekona naprawdę, że mamy gorszych piłkarzy od Japończyków, którzy wygrywali z Niemcami i z Hiszpanami i mamy gorszych piłkarzy od Marokańczyków. Nikt mnie tego nie przekona, że mając w swoim zespole najlepszego napastnika świata, który gra w Barcelonie, grał wcześniej w Bayernie Monachium, że nie można go dopieścić podaniami, mając takich skrzydłowych. Nie zgodzę się z tym. Nie zgodzę się po prostu z zasady. Mamy takich zawodników i powinniśmy na nich polegać. Ja miałam wrażenie, że ta wola walki była na meczu z Francją. Mimo, że przegraliśmy na początku tego meczu, widziałam taki pazur, a jednak mam wrażenie, że tam nie ma takiej energii, tak, że zostaje to w szatni. Nie wiem, czy zostaje w szatni. Ja myślę, że oni, jak piłkarze wychodzą, ja nigdy nie byłem zawodnikiem, ty jesteś zawodniczką, tak? I ty wiesz, jak to wygląda, że czasami wiesz, na ile cię stać, wiesz, na ile się czujesz, wiesz, co możesz osiągnąć i czasami mówisz, jutra nie będzie. I myślę, że mi się wydaje, że czasami brakuje takiego podejścia, że jutra nie ma. Ryzyka. Że tak, że to jest wóz albo przewóz, wszystko albo nic, być albo nie być. Idę po prostu na maksa, daję z siebie wszystko, co mam, dlatego, że jutro już takiej szansy nie dostanę. Wydaje mi się, że każdy sportowiec coś takiego ma w sobie, tylko musi to obudzić. A musi ile to po prostu winy obudzić trenera Czesława Michniewicza? Ale w czym? W tym, że tej takiej wiary, tego pójścia w jutra już nie ma, w tych polskich piłkarzach nie było. Łukasz, to posłużę się słowami Roberta Lewandowskiego. Mm-hmm. Nie da się przestawić z dnia na dzień z trybu defensywnego na ofensywny. Nie da się pstryknąć palcem, przestawić gałkę z suwak nagle z obrony na atak. Jeśli drużyna jest przygotowywana przez kilka tygodni, przez kilka spotkań, bo umówmy się, że trener Michniewicz też nie miał dużo czasu na to, żeby z kadrą pracować. Ale jeśli ten suwaczek jest na defensywie cały czas, to bardzo ciężko jest nagle przestawić się na granie do przodu. Kto za Czesława Michniewicza według ciebie? Ale zobacz, Regrauid, czyli trener reprezentacji Maroka, 100 dni pracował. Mhm. 100 dni pracował i co zrobił? Zrobił historyczny wynik. To trener wiele może zrobić z drużyną, nawet jeśli z nią krótko pracuje. Dlatego, że też musi ją zarazić entuzjazmem, żarem, ochotą do gry, musi rozpalić ogień, musi dać to wszystko, czego piłkarze potrzebują. Piłkarze muszą uwierzyć, że to się uda z tym człowiekiem. Musi taką energię w sobie mieć. Natomiast mam wrażenie, że po tym, co się dzisiaj dzieje, po tych wszystkich komentarzach, po tych wszystkich doniesieniach, relacjach ze sztabu, z wewnątrz sztabu, mam wrażenie, że bardzo ciężko będzie złapać zaufanie między trenerem a drużyną. Czyli nowy trener. Wydaje mi się, że jesteśmy chyba przed wyborem giełda nowego selekcjonera. Jest bardzo szeroka. A jaki to powinien być typ trenera? Polski, zagraniczny według ciebie i jaki? Trener optymista, ale też fachowiec. Optymista dlatego, że nam brakuje dzisiaj po Mistrzostwach Świata kogoś, kto powie, słuchajcie, wy jesteście facetami, którzy mogą powtórzyć sukces Maroka. Wy te eliminacje wygracie tę grupę, pojedziemy na Euro zrobić coś fajnego, bo wam się to należy. Myślę, że każdy chciałby to usłyszeć, a ja wam pomogę, albo ja to wszystko tak poustawiam, że to się uda, tylko musicie mi zaufać, mamy trochę czasu. Natomiast czy trener zagraniczny? A może nadszedł czas na trenera zagranicznego? A może? Chociaż w zasadzie mamy Kaca też po jednym, który sobie spakował walizki i w pewnym momencie wyjechał, tak? No, ale to nie znaczy, że wszyscy tacy są. Nie, ale nie chciałbym chyba już eksperymentu w postaci kogoś, kto się będzie uczył Polski i uczył naszych piłkarzy i uczył pracy w reprezentacji. Jakiś twój faworyt? Krótkie nazwisko? Nie mam faworyta, naprawdę. Nie. No niestety, trener będzie miał czas, my już czasu nie mamy. Jacek Kurowski, dziennikarz TVP Sport, który dużo czasu spędził w Katarze razem z polską reprezentacją, był naszym gościem. To jest koniec pierwszej części magazynu, w drugiej też będziemy rozmawiali o piłce, ale trochę innym wydaniu.